Sponsorem jest sklep komputerowy Lech.com, ulica Konery 9 w Lubaczowie. Dostawca kas i drukarek fiskalnych w powiecie lubaczowskim. Zapewnia kompleksową obsługę. Oferuje sprzedaż drukarek i kas fiskalnych wraz z oprogramowaniem, a także szkolenia z obsługi oraz przeglądy ustawowe, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Przedmiotem dla Wojska Pałczyńskiego, jego pamięci, więc drodzy Państwo, poproszę, wiem, że jesteście rozgrzani, ale o minutę ciszy dla Wojska. Dziękuję. Wojtek na pewno nam jako sportowy wybaczy, że to było specjalnie. Poślijmy mu energię, to dzięki sportowcom z gminy Cieszanów, to jest odolny bieg. Więc dziewczyny, 3, 2, 1, jedziemy, a my uwaga! Thank you.
Thank you.
Brawo dla Mariusza i Gorzy! Brawo dla Mariusza i Gorzy! Brawo dla Mariusza i Gorzy! Brawo dla Mariusza i Gorzy!
motory na pijaka. Bardzo dobra pogoda, ponieważ nie było za gorąco, więc też można było trochę pobiec nieco szybciej niż w latach ubiegłych, bo zawsze tutaj było bardzo gorąco, więc w tym roku pogoda była nieco inna. Wszyscy daliśmy z siebie jak najwięcej. Tutaj koledzy z lokalnej grupy Cieszanów Runners też pobiegli to, co mogli. No i co, w tym roku bieg był bardzo mocno obsadzony. Bardzo się cieszymy, że było was aż tak dużo, bo to było około 120-150 osób. Bieg bardzo mocno obsadzony, wspaniałe czasy, także gratulujemy wszystkim i do zobaczenia za rok. Udało się nam zorganizować 7. Cieszanowską Dychę. Gratuluję wszystkim organizatorom, wszystkim sponsorom i wszystkim tym, którzy zaangażowali się w 7. Cieszanowską Dychę. Zróbmy dla nich hałas. A wspieraliśmy, tak jak umieliśmy, z Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie i wsparcie też mieliśmy z miasta i gminy Cieszanów. Witamy wśród nas wiceburmistrza miasta i gminy Cieszanów, pana Andrzeja Szymanowskiego.
czekamy na gościa honorowego, wielokrotnego mistrza olimpijskiego Roberta Korzeniowskiego, który już tu do nas za chwilę, za moment przyjdzie. Czekamy. Moi drodzy, z racji tego, że Robert pojawia się i znika niczym Jack Sparrow, to witamy Was, witamy Roberta wśród nas i zapraszamy wszystkich sportowców do wspólnego zdjęcia. Szanow stał się bardzo lekkoatletyczny i nie jest łatwo pogodzić wszystkiego naraz. Także wpadam do Was na moment i mam nadzieję, że zajrzycie do nas potem na zawody tam za ogrodzeniem i pokibicujecie dzieciakom. Popatrzcie na wyjątkowe medale, które zrobili to nasi przyjaciele ze środowiskowego domu samopomocy na zajęciach specjalnie. To nie są piszczytka, to jest robione daleko, to wszystko ręczna robota. Także... Pamiątkowa statuetka wieńcząca projekt 4 pory roku. My, mieszkańcy Cieszynowa, dziękujemy mistrzowi olimpijskiemu, naszemu honorowemu gościowi, że był z nami i obywatelowi Cieszynowa, że był, jest i myślę, że będzie razem z nami trwał i promował Cieszynów. Na terenie całej gminy możecie znaleźć możecie pójść w radę Roberta Korzeniowskiego, który się urodził w lata swojego życia. Tablice są w Cieszynowie, kierunek został oszczony w Lublińcu Niemcowie, gdzie spędził trochę czasu, pasąc groby. I taka piękna opowieść o korzeniach Roberta Korzeniowskiego związana z tym miejscem. Także jeszcze raz wielkie brawa, jest z nami, wyprawa! Zapraszamy na zawody do niego, dla Korzeniowskiego. Odbierajcie te puchary i cieszcie się i do zobaczenia na zawodach zaraz obok. Moi drodzy, usiądźcie, spocznijcie, troszkę odpocznijcie, a ja Wam przedstawię jeszcze, kto należy do grona sponsorów i kto przyczynił się do tak wielkiej fety z 7 Cieszynowskiej Dychy. Witamy wśród nas i jeszcze raz dziękujemy panu Hubertowi Balickiemu, nadleśniczemu Nadleśnictwa Narol. Cieszynów! To stosowne podziękowanie teraz chciałabym wręczyć. Ale, również od mieszkańców mamy wsparcie. Witamy wśród nas pana Tomasza Smolińca, sportowca, który myślę, że nie opuścił ani jednej cieszynowskiej dychy, który jednocześnie jest właścicielem krainy lodów włoskich i gałkowych w Cieszynowie, który ufundował pakiety vouchery na lody. Zapraszamy panie Tomku, jest pan wśród nas? To podziękowanie jest dla pana Tomka. Pewnie za chwilkę do nas dotrze. Kochani sportowcy, pakiety jakie otrzymaliście w tym medale są pakietami wyjątkowymi, bowiem przygotowanymi z sercem. W zestawie każdy z Was otrzymał oprócz napoi, słodyczy właśnie wyjątkowe medale wykonane z unikalny i niepowtarzalny wzór na zasadzie handmade, wykonane i ufundowane przez anonimowego sponsora, któremu w tym momencie składam ogromne wyrazy podziękowania. Zróbcie hałas! Ponadto w pakietach otrzymaliście plecaki, latarki czołowe. Całość uzupełniają breloczki o wyjątkowej mocy w postaci maskotek, emotek, również wykonanych ręcznie przez podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Cieszynowie, za co również jesteśmy bardzo wdzięczni. Dziękujemy! Zakład Obsługi Gminy udostępnił teren wraz z niezbędnymi pomieszczeniami. Do grona sponsorów dołączył pan Ryszard Kaczor, reprezentujący firmę B&B Łukawiec Spółka z o.o.
Podziękowania kierujemy do służb medycznych, policji, jednostek ochotniczej straży pożarnej miasta i gminy Cieszanów. Nader gorąco dziękujemy firmie Timekeeper za sprawną obsługę i doskonałą współpracę. Dziękujemy! Jest z nami firma Browincja z Radymna, która was tutaj raczyła złotym napojem. Dziękujemy! Wspomnę, że towarzyszyło nam miasteczko dmuchańców rekreacyjnych. Wasi najmłodsi podopieczni mieli swoje 5 minut, żeby się wyżyć na tych dmuchańcach. Dziękujemy również. A hałas dla was robił zespół TNT z Lubaczowa. Dziękujemy! Moi kochani, siódma Cieszanowska Dycha imieniem Wojtka Pałczyńskiego małymi krokami przechodzi do historii. Mówi się, że w zdrowym ciele zdrowy duch, to prawda? Super! Cieszymy się niezmiernie z uczestnictwa grupy sportowców, również z zagranicy, bo mieliśmy reprezentantów z Niemiec, Ukrainy i Białorusi. Dziękujemy! To wy dynamicznie odpowiedzieliście na odzew informacyjny i szybko wypełniliście listę, dopuszczalną listę uczestnictwa. Grupa sportowców, podkreślę, tworzy imponującą listę, bowiem do zawodów zgłosiło się 146 zawodników, plus grupa uczestników obozu lekkoatletycznego Winter Cup i grupa chodziarzy. Zawody odbyły się w dwóch kategoriach, właściwie w trzech, bo trzecią tworzymy od ubiegłego roku spontanicznie pod Roberta Korzeniowskiego, naszego mistrza olimpijskiego. W tym roku wystartowało 9 chodziarzy i chodzi o tą kategorię chodu sportowego. Zacznijcie trenować chodu, ruch sportowy, to większe szanse na wygraną. Chociaż nie wiem kto, czy łatwo z mistrzem, ale próbujmy, walczmy i w przyszłym roku również ruch sportowy w Cieszanowie. Przypomnę, bieg na trasie jednej pętli pokonaliście na dystansie 10 km. W tej dyscyplinie wzięło udział 110 sportowców! Odbył się także kolej izraelski wyścig Nordic Walking na dystansie jednej pętli o dystansie 5,4 km. To dla was zorganizowaliśmy tą trasę i zarejestrowaliśmy 27 uczestników! Marcin wspomniał, że nowa kategoria chodziarzy liczyła 9 uczestników. Zróbmy hałas! No i teraz nastała ta stosowna chwila uczczenia was i rozstrzygnięcia tych zawodów, zmagań sportowych. Oddaję głos Gadule, która stoi tu po mojej lewej stronie. Marcin, kontynuuj. Drodzy Państwo, mamy już wyniki, wiemy kto jest zwycięzcą, więc uwaga, zaczynamy od wręczenia nagród w kategorii Nordic Walking. W kategorii kobiecej K18, K35. Czy są z nami zdobywczyni brązowego medalu i trzeciego miejsca Gabriela Kalińska? Zapraszamy na podium. Zdobywczyni, brawo, to moja mama też wymiata! A tam idzie też jej tata! Wielkie brawa! Moi drodzy, drugie miejsce, reprezentantka gminy Cieszanów, Małgorzata Mizy! Srebrna medalistka! I uwaga, uwaga, w kategorii K18, K35 mistrzyni reprezentująca Euro Cieszanów Renata Wójcik! Uwaga, wielkie brawa, wchodzi na scenę nasza zdobywczyni pierwszego miejsca w kategorii K18, K35. Długi dystans 5 km 400. Wiemy, że Renata trenuje prawie codziennie, widzę ją na trasach, więc przyjeżdżajcie do Cieszanowa, ci którzy nie są tutaj na co dzień na treningi, mamy piękne trasy, więc wielkie brawa i owacje dla naszych mistrzy. Teraz
Tak, pięknie, 5 minut dla fotoreporterów, a ja proszę o przygotowanie się kolejnej kategorii, tym razem mężczyźni 18-35. Mamy dwóch panów, których nagrodzimy z wynikiem 40 minut 12 sekund. Krzysztof Banaś z Darola! Krzyśku, jesteś z nami, zapraszamy na podium! A jeśli nie widzę Krzyśka, uwaga, uwaga, na pierwszym miejscu student WSI w Rzeszowie, Łukasz Kowalczuk! Złoty medal w kategorii do 18-35! Prosimy o jeszcze wspólne zdjęcie z Państwem na... I śledźcie, polubcie koniecznie stronę naszą, tak jest, Cieszanowska Dycha, Centrum Kultury i Sportu, tam relacje na żywo i fotograficzne. A teraz szykujemy się dla kobiet 36-49 i na scenę zapraszam zapraszam Olgę Madejską, brązowy medal. Czy jest z nami Olga? Tak, piękne wejście z numerem to 45. Proszę bardzo. Następnie reprezentantka Dachnowa tym razem, Dorota Sanok, numer 152, z uśmiechem wchodzi na podium. Wielkie brawa dla Doroty. I kolejna reprezentantka Eurocieszanów, uwaga, Violetta Kut. Brawo dla Violi. Mamy mistrzynię w Eurocieszanów, brawo dla pań, które zebrały w dwóch kategoriach wyniki i zostały naszymi mistrzeniami w swoich kategoriach wiekowych. Brawa dla nich, a teraz drodzy panowie, wieku mężczyźni 36-49. Tak, szykujemy tutaj jeszcze 5 minut dla fotoreporterów. Tego nie zwalaj! Super. I uwaga, szykujemy się do kolejnej kategorii mężczyźni 36-49. Kolejny reprezentant Eurocieszanów, bardzo mocna ekipa. Uwaga, mężczyźni, Kaliński Stanisław! Mój tata to mistrz świata! Wielkie brawa, brązowy medal i odbiera puchar. Z Gorzyc przyjechał do nas srebrny medalista Piotr Wachowiak! I uwaga, złoty medal w kategorii 36-49, reprezentant Rzeszowa Maciej Blajer! Hej! Złoty medal! Mamy też zwyciężczynię w kategorii kobiet 50+, reprezentantka Lubaczowa z wynikiem 42 minut i 10 sekund. Janina Bryl! Janino, zapraszamy Cię tutaj! W kategorii K50+, zapraszamy Janina Bryl, idzie z numerem 131! Prosimy fotoreporterów o zrobienie zdjęć i z nami pani Janina, która jest zwyciężczynią kategorii 50+. Dziękujemy, że pani z nami wybrała się na Nordic Walking. Od razu poproszę też zwycięzcę mężczyzn kategorii 50+. Majewski Jan z Gorzyc! Panie Janku! Dziękujemy! Proszę bardzo, jakbyśmy mogli Państwa wspólnie na podium. Tak jest. Wielkie brawa dla naszych super bohaterów. Dlatego teraz możemy ogłosić generalną klasyfikację. Pewnie ciekawi Was, kto wygrał wśród kobiet. Uwaga! W kategorii generalnej kobiety Nordic Walking trzecie miejsce z czasem 37-56 Monika Szajowska, Eurocieszanów!
kolejna reprezentantka, brązowy medal! Zapraszamy! Kobiety Nordic Walking, srebrny medal 37-39 Rzeszów, Elżbieta Blajer! I zwyciężczyni prosto z Lubaczowa Wiesława Kubiszyn z czasem 37-13! Pani Wiesławo, wielkie gratulacje! Mistrzyni Cieszanowskiej Dychy w Nordic Walkingu! I to są najlepsze z najlepszych we wszystkich kategoriach. To są zwyciężczynie tegorocznego Nordic Walkingu na dystansie 5,40. Zróbmy dla nich jeszcze raz wielkie brawa, to dla nich! Hip hip! Hip hip! Hip, hip. Brawo dziewczyny! A teraz do dekoracji zapraszamy panów! Nordic Walking Generalna! I uwaga, na podium z brązowym medalem z czasem 33-31 stanie Wojciech Kułakowski z Lubaczowa! Panie Wojtku! Czy jest z nami Wojtek? Z numerem startowym 141, również z Lubaczowa, z równorzędnym, tutaj równorzędnie, 33-31, to jest niesamowite, ale Kubiszyn Tadeusz, czyli mamy dwa srebrne medale, dwóch srebrnych medalistów, więc na drugie miejsce możecie śmiało razem. I jedynie o sekundę szybszy był Grzegorz Gwozda! Grzegorz Gwozda, bardzo wyrównane. Grzegorzu, dziękujemy. Popatrzcie na czasy. 33-30, 33-31, 33-31. Wyśmienity i to był wspaniały finisz i finał. Wielkie brawa dla naszych zawodników. Pamiątkowa fotografia. A my zakończyliśmy wręczanie kategorii Nordic Walking. Dziękujemy wam wszystkim, w takim razie już niech leci sobie w dal. Proszę państwa, przechodzimy do biegowych kategorii. Cieszanowska Dycha imienia Wojtka Pałczyńskiego. Oto nasi zawodnicy, którzy zdobyli medal w kategorii kobiet K18-35. Brązową medalistką zostaje z Vega Runners Anna Czernia! Bardzo często trenuje na szlakach cieszanowskich. Super, zapraszamy. Aniu, brawo, brązowy medal. Teraz uwaga, z Rzeszowa Agnieszka Haas z czasem 53-33. A, dziewczyny w ogóle mają ten sam czas, czyli mamy dwie równorzędne zdobywczynie. Macie dziewczyny 53-33, czyli dwie srebrne medalistki. Wielkie brawa dla nich. I uwaga, mistrzyni w kategorii 18-35, Monika Ragan ze Szczyperki! Dekoracji wręczenia dokonują Marlena Wiciejowska, Centrum Kultury i Sportu, pan burmistrz, zastępca burmistrza Cieszanowa, pan Szymanowski Andrzej i teraz i pan nadleśniczy Hubert Balicki, tak jest. Dziękujemy, że są z nami. A teraz uwaga, piękne brawa dla pięknych pań. Dziękujemy, że byłyście z nami. A ja zapraszam panów w kategorii 18-35 i Cieszanów Runners. Tym razem Cieszanów Runners z wynikiem 37-19. Karol Majewski! Karolu, zapraszamy. Karol wbiega do nas na podium. Dobra robota, Karolu. Pewnie wielkie zaskoczenie dla ciebie, ale super robota. Stowarzyszenie Klub Młodego Lekatelety Lubaczów. Wynik 37-11. Hubert Sope z numerem startowym 93. Hubert Sope! Brawo, Hubert. I uwaga, zwycięzca kategorii 18-35. Unia Chrubieszów. Tomasz Szady! Tomasz Szady z numerem startowym 154! Brawo panowie, Cieszanowska Dycha na dystansie 10 km. Dzisiaj w Mrzawce idealna pogoda, wiele czasówek. Kto dzisiaj pobił rekord życiowy?
No, Paweł, kto jeszcze? Super, Renata pobiła. Bardzo dużo osób z Jolas, widzicie? Cieszanów sprzyja biciu rekordów. Świetnie, że jesteście z nami na dyszkę. I w przyszłym roku przyjeżdżajcie do nas trenować, tak jak ekipa Roberta Korzeniowskiego, która przez 10 dni przygotowywała się do tych zawodów tutaj, razem z młodymi sportowcami. A ja teraz zapraszam panie, kategoria 36-49. Z Lubaczowa Agata Kułakowska! Brawo Agato, zapraszamy do nas! Z srebrnym medalem Gertruda Siembida, Stalowski Klub Biegacza, poniżej 50 minut, 49-19. I z biegomani Lubaczów, z numerem startowym 126, Małgorzata Młodzińska! Hej! Dobra, ja pewnie wyczytałem złe kolejności. Wróć, pomyliłem kategorię. Pięknie, super, ale drogie panie, ładnie wyglądacie, to pomyliłem kategorię z rozpałem. Kogo mamy nas? Mamy Kułakowską Agatę, Siembidę Gertrudę, a tutaj pani czeka, bo daleko nie odchodzi, bo pani zaraz i tak dostanie medal. Tylko, że przepraszam, 36-41-9, trochę panią dobudzi. Śliwa Anna! Sorki! Tu będzie zaraz poprawka. Przepraszam najmocniej, nie ten wziąłem, ale proszę się daleko nie oddalać, ten puchar zaraz się bardzo przyda. I o teraz, tak to powinno wyglądać. Dziękuję i przepraszam za pomyłkę. Tak. Dobrze, Aniu, zaraz tutaj będzie dla ciebie. Przepraszam, moja pomyłka z pucharem. Teraz w takim razie mężczyźni 36-49. Teraz, żebym się nie pomylił w numerkach. Ślęczka Damian, T-Pro, nadzory budowlane. Trzecie miejsce 36-49. Zapraszam kolejnego srebrnego medalistę z czasem 36-43 w kategorii mężczyźni 36-49, Marek Jędrych. Idzie Marek do nas i w kategorii 36-49 Wizegrad Maraton Rytro, uwaga, Krzysztof Jaworski! Krzysiek, zdobywca z wynikiem 36-21. No i teraz będzie, mogę odczytać od początku, bo pani Małgorzata i tak już ma swój puchar chyba. Nie ma. Zabrali puchar? A to dranie. No dobrze, poczekamy na koniec. Przepraszam, będą dwa puchary. Dwa razy radość. Dwa razy za radość ze zwycięstwa. Sześć zdjęć zamiast trzech. Uwaga! Teraz w kategorii kobiety plus 50. Trzecie miejsce. Anna Rawska Śmieciuk, biegomania Lubaczów. Czasy 55-34. Brązową medalistką zostaje Jolanta Grzesik, Tomaszowska Grupa Biegowa! I uwaga, nasza znana wam już doskonale, Małgorzata Młodzińska z biegomania Lubaczów! Z wyśmienitym czasem 49-13. Okej. Panowie, kategoria 50+. Jola, brawo tutaj! Psychofani widzę przyjechali. Kategoria biegowa mężczyzn. Trzecie miejsce, z Choryńca Zdrój, Janusz Kornaga! Z czasem 40-30. Super! Drugie miejsce, Strzeszowice Duże, Grzegorz Płecha, numer 75. Grzegorzu, super, że jesteś z nami. I uwaga,
Zmitek Team Nowa Dęba, numer startowy 108, Zbigniew Urbański! Mamy mistrza w kategorii 50+. Wszystkie kategorie wiekowe rozdane, więc wszyscy chyba czekają na ten moment, żeby dowiedzieć się, kto został zwycięzcą Cieszanowskiej Dychy imienia Wojtka Pałczyńskiego, 7 Cieszanowskiej Dychy w generalce, w kategorii generalnej. O, brawo! I to jest poczucie wspólnie 3 zwycięzców! A z nami Zbigniew, Grzegorz, Janusz, czyli Dream Team. I uwaga, drodzy Państwo, budujemy napięcie, bo zaraz dowiemy się, że z czasem 44-41 ze Stalowskiego Klubu Biegacza z numerem 151 brązowy medal w kategorii biegowej Monika Rychlak. Prosto z Gorzowa, Małgorzata, Gorzków, z Gorzkowa, Małgorzata Smyk, numer 92. I uwaga, zwyciężczyni tegorocznego biegu Cieszanowska Dycha, Krasnostawska Grupa Zbiegów i Podbiegów, Izabela Malinowska! Z czasem wyjątkowym 42-22 na 10 km. Czas 42-22. Izabela Malinowska, numer 56, Krasnostawska Grupa Zbiegów i Podbiegów! Dla wszystkich Państw zwycięzczyń! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Dziękujemy i teraz wiemy, że w kategorii męskiej z czasem 35-46 Stalowski Klub Biegacza z numerem 124 na pięści Maciek Hasiak! Brawo Maćku! Wyśmienity czas! Srebrnym medalistą Dream Runners, dokładnie 35 minut, 00 sekund, z numerem startowym 67, Przemysław Oleksy! I uwaga, to jest po prostu szał! Rekord chyba naszej trasy 34 minuty i 16 sekund. 10 BK Pants. Dawid Hartleb. Dawid Hartleb. Numer 26 w pięknym stylu z orzełkiem na piersi. Proszę Państwa, wielkie brawa dla wszystkich zdobywców, a szczególnie dla Dawida. 34-16. Zróbmy dla niego kałas. Hip hip. Hip hip! Hip hip! To jeszcze nie koniec, bo proszę Państwa, mamy specjalny, ufundowany puchar. Panie Ryszardzie, zapraszam Pana do wręczenia wyjątkowego pucharu, ufundowanego przez Pana jako seniora tutaj. Zapraszam Panie Ryszardzie przed mikrofon i proszę Państwa, mamy do wręczenia puchar dla najstarszego zawodnika, który wziął dzisiaj udział w turnieju. I tym zawodnikiem jest Lubaczowianin Stanisław Rymak! Czy jest Pan Stanisław z nami? Panie Stanisławie, wielkie brawa dla Pana Staszka! Dla najstarszego zawodnika z powiatu lubaczowskiego biegu 7 Cieszanowska Dycha imienia Wojtka Pałczyńskiego BMB Łukawiec Spółka ZO Cieszanów 04.07.2021 rok! I to jest zwycięzca! To jest prawdziwy bohater! Brawa dla Pana Stanisława! Panie Rysiu,
Dziękujemy wam wszystkim. Mam nadzieję, że dobrze bawiliście się w Cieszanowie. Czekamy na wasz feedback. Dajcie nam znać, co poprawić na przyszły rok, co było dobrze. Co... My się nie obrazimy, jeśli podpowiecie nam, bo chcemy razem z wami tworzyć w przyszłym roku. Na jakich zawodach byliście? Cieszanowska? 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 A całe zawody poświęcone są pamięci Wojtka Pałczyńskiego. Po raz siódmy się tutaj spotkaliśmy. Dziękujemy wam serdecznie. Zapraszamy was wszystkich na obiad i na kibicowanie młodym sportowcom. A jeszcze na koniec pan burmistrz Andrzej Szymanowski. Ponieważ jest jeszcze parę osób, to chciałbym, żebyśmy wszyscy podziękowali głównym organizatorom, czyli Centrum Kultury i Sportu w Cieszynowie, gdzie całą ekipą dzisiaj obsługują, zasuwają i starają się, żeby ta impreza dobrze przebiegła. Więc dla nich brawa, dla pani Marleny, dla pana Marcina, dla wszystkich pracowników CKS Cieszanu. Brawo! Do zobaczenia za rok! Pierwsze miejsca. Oczywiście dziękujemy wszystkim sponsorom, służbom. Dobrze, że wszystko przebiegło. Dobrze, bezproblemowo, no i nie było żadnych problemów ze zdrowiem. Wszystkiego dobrego, do następnego razu.